Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o historii Opery Śląskiej, więc zaczynamy. Za datę rozpoczęcia działalności Opery Śląskiej przyjmuje się 14 czerwca 1945 roku, datę wystawienia Halki Stanisława Moniuszki. Była to pierwsza operowa premiera w całej powojennej Polsce. Założycielem opery był Adam Didur. W 1945 już żywa legenda. Debiut La Scali w wieku 21 lat. Dziesiątki lat występów na najsłynniejszych scenach świata. Okupację niemiecką przeżywa w Warszawie. 71-letni Didur na krótko przenosi się do Krakowa. Potem przyjeżdża do Katowic. Didur obejmuje stanowisko dziekana Wydziału Wokalnego w Państwowym Konserwatorium Muzycznym. Operę Moniuszki wystawiano już na Śląsku przed wojną w 1920 roku. Występujących z nią w Bytomiu artystów Opery Warszawskiej zaatakowała niemiecka bojówka. Podobna napaść miała miejsce w 1929 w Opolu, gdzie pobito artystów Teatru Polskiego z Katowic. I to właśnie Halka była pierwszym spektaklem operowym, jaki wystawiono w nim po przyłączeniu Katowic do Polski w 1922 roku. Zbudowany w latach 1898-1901 budynek Teatru Miejskiego był chlubą Bytomia. Inicjatorem budowy bytomskiego teatru był Franz Landsberg. Realizacja idei Landsbergera z pewnością też nie zaszkodziło poparcie ze strony samego George'a Bruninga, legendarnego burmistrza Bytomia. Teatr Miejski nie przetrwał zdobycia Bytomia przez Armię Czerwoną. W styczniu roku 1945 bez uszczerbku ucierpiał w wyniku grabieży i dewastacji. W bytomskim teatrze ulokowano więc Operę Śląską. Jeszcze się tak nie nazywała, doszło do utworzenia Stowarzyszenia Opera Śląska. 15 września ma miejsce kolejna premiera. Tym razem repertuar wchodzi Toska Pucciniego. Przy okazji widzowie zauważają na afiszu nową nazwę – Opera Śląska. Ale to na razie nieoficjalne. Opera wciąż jest operą katowicką. 29 listopada Opera Katowicka z siedzibą w Bytomiu uroczyście inauguruje pierwszy sezon w swoim nowym mieście – Halką. 9 grudnia odbywa się pierwsza bytomska premiera. Wystawiono Rycerskość Wieśniaczą. Adam Didur zmarł niespodziewanie zaledwie niespełna miesiąc później. Na atak serca, którego doznał w czasie zajęć w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania filmu, subskrybowania i dziękuję. Życzę miłego dnia.